Witam serdecznie, Luka z tej strony. Dzisiaj zapraszamy na drugi część odcinku ze Simsów. Tym razem troszeczkę inaczej zrobiliśmy nową postać. Od razu was nie nudzimy z tworzeniem postaci. I z dodatkami. Jakie tam były dodatki, pamiętasz? No, oczywiście wymarzone podróże. Miejskie życie i życie po zmroku, jakoś tak było. Dzisiaj troszeczkę lepiej chyba nas słychać. Mam nadzieję, że troszeczkę bardziej będzie słychać nas. Marta może będzie więcej gadała. Nie wiem, zobaczymy. Wybieramy teraz miejsce zamieszkania. Mam nadzieję, że się wszystko nagrywa. Co oczywiście sobie wziąłem teraz na zestawie słuchawkowym. Dzisiaj nic nie słyszę. To dobrze, bo ważne, żeby ja słyszał troszeczkę. Wprowadzimy się zaraz do jakiegoś, zrobimy cięcie i przeprowadzimy się do tego. Koło jakiś fajny domek. Zobaczymy, co tam. Wprowadzimy się do innego. Hej, jak coś, to będziemy i nie robimy cięcia, tylko od razu się przeprowadzamy. O. Może tak ją. Dzisiaj mam plan. Co to za grymas? Może tak ją wprowadzimy. Rób cięcie. Nie. Robimy normalnie. No, o. Wybierz karierę biznesu. O. Zrobimy cięcie i tak, zrobimy sobie wprowadzenie troszeczkę. Nie ma oszukiwania. Nie ma w tej grze oszukiwania. Jest. Nie gramy w oszukiwania. Normalnie gramy. Normalnie. To jest niestety let's play. Malta. Cicho, byłoby dobrze. Nie wolno oszukiwać. Trzeba skromniutko będziemy żyli. Na razie. Co wy na to? Nie. Zgadzamy się. Jak chcecie, żeby cheatować, to piszcie w komentarzach i będziemy oczywiście cheatować. Jeśli nas nie stać. A taki malutki dom, kibelek, kumie jej masz. Ja planuję znaleźć pracę, może tak. Co wy na to? Potrzebujemy gazety. Albo komputera. Ale na komputer nas nie stać. Cześć, Nikki Ballymoo! Może tak zjeść ją. Może ona głodna jest? Nie jest głodna. Wróg Brezzy, nasz tam. Co ona taka zła jest? Mówi do siebie. O, to fajnie, więc tutaj gdzieś może pracować, bo gdzieś tam widziałem, tutaj jedzenie masz. Gazetę potrzebuję, gazetę. No więc możesz przecież szybciej ją dać, tutaj przecież. Gazetę rano. To może ją łóżko może chociaż jej kup takie skromniutkie. Co wy na to? Nie będziesz pana na ziemi. Szukaj pracy. Co jej weźmiemy? Jak myślicie? Ja bym jej... filmowe. Dlaczego nie zanuluj ich? Czekaj. No dawaj tą grę. Bierzemy. Dobrze, myślę, wydaje, że...
Hehehe, jest najlepiej płatna. Gdzie ona polazła? Wyżej przez okno. No. A dzisiaj niedziela. No niestety, takie najtańsze. Ale nie w łazience. A dlaczego nie? Dobra, mało. O, jak się fajnie sprząta. A wiecie, że ja polubiłem Simsy? Moja kochana siostrzyczka. Ja nie lubiłem Simsów, wiele tego nie. Ona zjadła to? Zrobili to. Jest, nie, ani trzeba ani gadać, bo przecież nagrywamy. Patrz, jakie mam pragnienie. No patrz. Widzisz, ona sama chce. Co tam? No bo jak nie ma krzeseł. Najlepiej jeść w łazience jedzenie. Bo może się umyje? Co wy tak? No myjemy. Pasowałoby się ją troszeczkę ubrać. Znaczy... Przegląd mapy. No więc... Marta, co tam jeszcze będziemy robili? Ja dzisiaj myślę, żeby jutro... Z takimi finansami. No właśnie. Tylko będzie łazić do pracy. No... limuzyna. No niestety. A nie, to nie limuzyna. To ciężarówka była. Weź ją trochę przyspiesz, przecież możesz przyspieszyć. Będzie... Jak to kali jeść, pisikać. Kali jeść, kali pić, kali skać. Kali pracować. Właśnie, kali! Mogłoby mieć na imię kali. Logika. Musimy jej coś kupić na logikę. Może krzesło jej kup. To dobrze, fajnie. A ja sobie dzisiaj troszeczkę mniej gadam, bo zaciekawiło mnie. Ale fajnie gra. Nie ma to jak grać ze sobą. Albo z komputerem jakby. Właśnie mi się wydaje, że on bardziej z komputerem gra. Ona. No logika podskakuje. No to trzeba troszeczkę pomyśleć. Ona nie... O, widzisz, jakby komputerowo grało. Weź trochę ją szybciej, przecież może się przyzwinąć. O, logika jej się poprawiła. No, czyjś spanie. Jesteśmy w Bridgeport. Ona nie powinna spać, ona powinna być w jakimś klubie. Na razie to niech odpocznie, później popatrzymy jak... Tam się tak bardziej podoba ta rzeźba. Fajna, bardzo fajna jest ta rzeźba. Jak myślisz, ile tak będą te odcinki trwały? Tak z 10 minut? 20? No na razie jeszcze mamy 10 minut i na razie się zastanawiamy co robić. A wy... Cięcie dochodowa i ten nie przeprowadziła.
jakieś ten i zmieniła jej nazwisko z Susi Grosz. Rozumiem, że jest biedna, ale bez przesady, no. Nie dołujmy jej tak. Mi się podoba właśnie. Zmieni nazwisko. Nie, właśnie mi się podoba. Idziemy dzisiaj do ratusza. Nie, najpierw do pracy w nich pójdzie. Idzie na 12. Aha. Zaczyna za 4 godziny. Nie, podoba mi się to nazwisko. Później się jej da inne nazwisko. Jak wyjdzie za męża. Co wy na to? Jakiegoś męża trzeba poznać, żeby jej... No. Chwila, ja przyjdę, zaraz będę. Bo mam coś, chce ktoś ode mnie. Zwidy mam. O, ale chociaż ma już krzesełka, to już jest sukces. Bo kupiłam jej te lodniki. Mam nadzieję, że jakąś fajną posadę awansuje. Wiecie co myślałem, żeby jeszcze jej dodatek dać życie studenckie, jak wy myślicie? Można dodać jeszcze życie studenckie. O, do pracy idzie. Najpierw to trzeba... A, do pracy. Jeszcze ma godzinę. No więc... No rusz się! Wiem, że zaczynasz za godzinę, ale... No, no idź, bo nie masz... Użyj! O, spóźniła się do pracy. Czuję się tak słuchą, bo nie ma auta. Spóźniła się do pracy, o Jezus! Ten typek ze słuchawkami. Niestety, ma normalnie pracować. Nie ma... To jest... A ja wam mam pytanie, proszę... Mam pomysł dla was. Nas niestety nie wiemy, co jak powiedzieć, więc zapraszam na to, żebyście podwiedzieli, jaki chcecie imię dać jej? Bo... Nazwisko, nie imię. Imię jest ładne. Dusi Grosz. Zapraszam na wymyślenie nazwiska dla naszej Simki. Bo ja tak z miejsca jej wymyśliłem nazwisko. Więc zapraszam do takiego. Oczywiście, jak zwykle, nikt nie może być, tylko na Skype'ie nam rozmawiają. Niech zagra sobie w szachy. Ćwicz logikę. Ile zarobiła kasy? 189. Ale to i tak ma 2390 simów. Pogodem jest majątek. No niestety. Ale ktoś przydusił jej marzenia. No proszę, masz tu pragnienie życiowe. Niestety, ma być uczciwie. Uczciwa być. Nie jestem uczciwa. Ale ja jestem uczciwy. To od kiedy? Kiedy?
Kiedy ja nie byłem uczciwy? Zostaw moją zostaw moją czarną wodę. Czarną wodę mi piją. No to jest bez sensu. Weź ją przyspiesz trochę. To już matryki są. Czy jakieś ciekawsze. O, proszę. No! Dobra. No i teraz będzie już sróweczkę trzeba. Co? Aha. Ja myślę, że wydaje się, że jeszcze tak z 20 minut sobie z 5 minut jeszcze pogramy. Bo troszeczkę trzeba jeszcze coś innego porobić. Co ty na to? Tak, owszem. Trzeba zmienić jej nazwisko i doładować jej kontowa. Nie doładujesz żadnego kontem. Patrz! Nawet nie mogła zamknąć dwie lodówki. Ma taki szajs. Niestety mam być po prostu uczciwa. Widzisz, głoduje. To nie głoduje. Ma być uczciwa. To jest let's play z gry, a nie z kodami. Uczciwość. Nie, to nie lubię. No niestety. O, widzisz jakie ma. To nie pasuje do dusi grosza. Proponuję zmienić jej nazwisko, a taki konkurs na was mam. Podajcie jej inne nazwisko, jakie może dać Simie. Weźcie, wpiszcie w komentarzu, żeby doładować jej to głupie konto, no. I czy gramy w kodami, bo widzę, że moja siostra... Gramy! Nie gramy. Nie możemy się zdecydować. Ja jestem za. Ja nie. Ty jesteś przeciw większości rzeczom, więc... Bo ja jestem uczciwy. To jest nasz hamburger z serem, nie? No ale dobry. Taka babka dla dzieci. Hamburger z serem, wow! To wygląda mi bardziej jak zupa taka. Zupka chińska. Właśnie. Mi się wydaje, że takie 17-minutowe odcinki wystarczą. Co ty na to? Ten już ma lepsze nazwisko, no. Jakie miał? Karpia. A może jakąś rybę? Łosoś? Simka o nazwisku Łosoś. Co wy na to? Dobra, Nawet nie ma alarmu. A nie, jest tu to co innego. Chociaż kupmy jej alarm, żeby mogła mieć. Drogo! Trochę tańszy może wersję. To jest to przeciwpożarowe. A co, włamują się do tego? Do Simi? W sumie do niej nie ma się po co włamywać, nie ma co ukraść. Lodówkę. No chyba, że tego złama. Mówię, może lodówkę jej ukradną. Dobra. Jedyne co tu jest cenne, no to ona. Szachy, szachy. Nie, siedzi. Po prostu siedzi. Widzisz, ona jest załamana tym. Przeżywa załamanie. Dobra. Wystarczy. Nie nam, nie dam jej tej satysfakcji. Teraz powinna tu polecieć taka łza. Dobra. Miłego dnia życzę. Subskrybujcie. Zobacz, taki grymas był. Subskrybujcie, komentujcie, łapeczki. Żeby było tym właśnie. No właśnie, ja nie chcę, a ma... Zobacz, widzisz? Płakała, płacze. Nie dam, nie dam. Uciekła do tego swojego złoma. Dobra. Subskrybujcie, komentujcie, łapeczki w górę. Jak to było? 9 chyba. I pa, po prostu pa. I pa.